W środę nasze redakcyjne studio odwiedziła młodzież z Chociszewa w gminie Czciel. Uczniowie pracują nad projektami dziennikarskimi, tworząc gazetkę i program telewizyjny z informacjami z ich regionu. Młodzi pasjonaci mieli okazję zobaczyć, jak powstają programy w profesjonalnym studiu telewizyjnym. Młodzi pasjonaci telewizji i dziennikarstwa zobaczyli, jak wygląda praca dziennikarzy naszej redakcji od kuchni. Prócz informacji, jak redagować newsa, dowiedzieli się, jak tworzymy programy, gość telewizji Odra i wokół sportowych aren. Młodzież wcieliła się też w rolę prezenterów telewizyjnych i operatorów. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że wykorzystamy to w dalszej naszej pracy do tworzenia następnych odcinków Inforamy. Uczniowie pokazali naszym dziennikarzom projekty, nad którymi pracują. Wśród nich teleekspresowe wydanie informacji z regionu oraz krótki film fabularny o tematyce profilaktyki AIDS. U nas wiosny tylko niczego takiego nie było wcześniej w naszym obszarze, a nas to zainteresowało, więc jest dużo młodych osób, które chcą coś stworzyć nowego dla wioski, żeby się promowali na naszym obszarze i w ogóle może wiedzieć więcej. Po redakcji i studiu nagrań młodych pasjonatów kamery i dziennikarstwa oprowadzał nasz redakcyjny kolega Paweł Karpiński. Widać takie zaangażowanie i w tę pracę, którą sami wykonują jako dziennikarze. No i słuchali przede wszystkim, co jest bardzo ważne. I zauważyłem, że no rośnie nam kolejne pokolenie młodych dziennikarzy i szczerze powiedziawszy mamy się czego obawiać. Uczniowie z gminy Trzciel mogą pracować nad własnymi produkcjami dzięki programowi A2 Azymut na Wygraną, finansowanemu w ramach programu Równać Szanse. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość. Przyszłym dziennikarzom i operatorom życzymy sukcesów w pracy nad własnymi produkcjami. Oby tak dalej.